Wolontariusz Roku w Powiecie Oświęcimskim. To już trzecia edycja wspólnie z Małą Orkiestrą Wielkiej Pomocy. Myślę, że bardzo słuszna akcja i bardzo potrzebna. Uważam, że warto podkreślić to, że mamy tylu wspaniałych wolontariuszy w naszym powiecie. Warto budować wartości takie jak dobro i nieobojętność. Raz w roku chociażby w tej formule możemy docenić zarówno uczniów naszych szkół, jak i ludzi dorosłych, którzy właśnie działają dość prężnie na tej niwie wolontaryjnej. Cieszymy się, że konkurs Wolontariusz Roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób, organizacji, wolontariuszy. W tym roku mieliśmy 25 zgłoszeń. Tytuł Wolontariusza Roku 2022 zdobył Przemysław Dziedzic, prezes Miejskiego WOPR-u w Oświęcimiu, osoba nagrodzona za długofalowe działania na rzecz potrzebujących i współorganizację rozmaitych pikników i imprez charytatywnych, współpracująca z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Oświęcimia i okolic. Jestem ratownikiem wodnym od 1996 roku i tak rozpocząłem karierę jako ratownik po pływaniu. Byłem kiedyś zawodnikiem sekcji Unia Oświęcim. Następnie swoją ścieżkę związałem też z nauczycielstwem. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Obecnie pełnię funkcję dyrektora szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Rajsku. Oprócz tego jestem trenerem w MUGS Gilu z Gilowice, gdzie prowadzę zajęcia z dziećmi, nauki pływania oraz doskonalenie pływania. Oprócz tych zajęć, takich stricte lekcji wychowania fizycznego, prowadzimy zajęcia jako instruktor ratownictwa wodnego z zakresu szkoleń przyszłych ratowników wodnych, udzielania pomocy w wodzie, a także pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie, ja się raczej nie chwalę, ja jestem od pracy i od działania. Lubię udzielać pierwszej pomocy, lubię przebywać z dziećmi, sprawia mi to olbrzymią radość. Nie wiem, co te dzieci tak ciągnie, ale no, ja je kocham po prostu, lubię z nimi przebywać, lubię się z nimi bawić, jak duże, małe dziecko, można powiedzieć. One po prostu sprawiają, że ja sam ładuję akumulatory i moje życie staje się o dużo radośniejsze. Zarząd Fundacji Miała Orkiestra Wielkiej Pomocy postanowił również uhonorować swoją nagrodą indywidualną w kategorii dorosłych Mirka Ganobisa. Jest to pasjonat historii Oświęcimia, który wolontarystycznie od lat działa właśnie po to, aby ją upamiętniać i honorować. To jest autor trzech filmów, które dokumentują to, co działo się w Oświęcimiu. Pomysł na film o sporcie wziął się stąd, że przez 40 lat uczestniczę w meczach hokejowych. Jestem kibicem Unii Oświęcim. W wieku 10 lat tata zabrał mnie na mecz hokejowy po raz pierwszy, a w wieku 12 lat już zacząłem chodzić sam na te mecze. Więc większość zawodników znałem z nazwisk, pamiętam tych zawodników, często bywałem na ich treningach i tak sobie pomyślałem, że ta historia ich jest dosyć bogata, że warto było o nich wspomnieć w jakimś filmie, w jakimś materiale, ale chciałem sięgnąć do czasów odleglejszych, których nie pamiętałem, czyli lata 50., 60., filmy, które do tej pory nakręciłem, są związane z historią miasta Oświęcimia. W związku z czym to dla mnie jest pasja, ponieważ zajmuję się historią miasta Oświęcimia już ponad 35 lat. Stworzyłem moje takie małe, prywatne muzeum, czyli piwniczkę u Ganobisa, jak to niektórzy nazywają. Pamiątki zbieram już ponad 35 lat. Kiedy ja zaczynałem, nie było Centrum Żydowskiego, nie było Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Byłem takim pionierem, chodziłem po strychach, po piwnicach, po mieszkańcach Oświęcimia, z którymi przeprowadzałem wywiady i to cały czas jakby funkcjonuje. Kiedy mieszkańcy Oświęcimia zaczęli mi znosić różne przedmioty związane z okupacją, nie mogłem przejść obok tych pamiątek obojętnie. Nie zamykam swoich pamiątek w szafie i nie pokazuję tylko tym, co tu przychodzą, ale również pokazuję na różnych wystawach. Moje zbiory są Muzeum Zamek Oświęcimski, Muzeum Haberfelda, Centrum Żydowskie, również za granicą. Moja wystawa ostatnio była w Hiszpanii, w Nowym Jorku, w Kansas. Teraz wróciła ze Szwecji, a jedzie do Los Angeles, Boston i Toronto. Tytuł Wolontariuszki Roku w kategorii młodzieżowej zdobyła uczennica Kęckiego Wyspiana, Zuzanna Burian. I to jest dziewczyna orkiestra, która bardzo mocno angażuje się właśnie w Kętach. To jest liderka sztabu Szlachetnej Paczki. To jest dziewczyna zaangażowana w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomagająca hospicjum w Bielsku-Białej oraz biorąca udział w organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, artystycznych o charakterze charytatywnym na terenie Kęt.
Moją karierę wolontariuszki zaczęłam już w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Najpierw współpracowałam z hospicjum, następnie zaczęłam współpracę z Caritasem w diecezji bielsko-żywieckie. W późniejszych latach zaczęłam współpracować z Fundacją Gotowi do Działania, no a następnie zostałam liderem i wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Jako lider i jako wolontariusz mam wgląd do systemu, w którym pojawiają się rodziny, które potrzebują w danej edycji Szlachetnej Paczki taką pomoc. Przydzielam wolontariuszy do danej rodziny, przychodzi do niej na takie wstępne spotkanie. Przy Weekendzie Cudów darczyńca przywozi paczki, które następnie są rozwożone do rodzin. Obecnie w czasie moich prelekcji poruszane są tematy raka szyjki macicy oraz raka piersi. W najbliższej przyszłości planuję również poruszyć tematykę zdrowia psychicznego. Uważam, że są to bardzo ważne tematy, ponieważ młodzi ludzie rzadko się badają, rzadko chodzą do lekarzy. Zawsze to wygląda tak, że na początku młodzi ludzie się wstydzą rozmawiać. Jakiś rok temu zaczęliśmy nagrywać filmiki na TikToka o tematyce profilaktyki zdrowotnej. TikTok został wybrany dlatego, że jest to platforma, na której jest bardzo dużo młodych osób, do których właśnie trafiają te filmiki. W moim domu od zawsze pomagało się ludziom i mam wrażenie, że moja mama to we mnie zaszczepiła już od najmłodszych lat. Nagrodę zarządu Fundacji Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy otrzymał również młody człowiek, Kacper Kukla, harcerz działający w zgromadzeniu Andromeda na terenie Brzeszcz. On się zasłużył w tym roku rozmaitymi działaniami, ale głównie również zaangażował się w pomoc na rzecz Ukraińców, uchodźców z Ukrainy przyjeżdżających właśnie do powiatu oświęcimskiego. W harcerstwie jestem od lat 8, natomiast drużynowym jestem 3 lata. Chcę spełniać misję ZHP, która mówi, że zadaniem ZHP jest wychowywanie młodego człowieka na dobrego obywatela przez stawianie wyzwań. Bardzo ważna jest służba i pomoc bliźnim, ponieważ mamy w swoim przyrzeczeniu harcerskim słowa, które mówią, że harcerz chętnie niesie pomoc bliźnim. I uznałem to za taki swój główny cel w drużynie, który chcę kultywować. Kacper na pewno jest osobą wygadaną, na pewno pełną pomysłów. Na pewno kieruje się doświadczeniami innych harcerzy, ale na pewno kieruje się tym, żeby przekazać nam to, co on na pewno wie. Kacper przede wszystkim jest osobą bardzo sumienną. Wszystkie swoje obowiązki tutaj w harcerstwie wykonuje we wzorowy sposób. Kacpra prywatnie znam tak naprawdę bardzo dawna, od drużyny harcerskiej Widmo, która kiedyś działała w Brzeszczach. I zarówno jako drużynowy, jak i jako przyjaciel, Kacper jest naprawdę świetną osobą. Jest kreatywny, tak jak powiedziałem, jest sumienny, wykonuje swoje obowiązki. Jeśli chodzi o harcerstwo, jest człowiekiem bardzo pomocnym, zarówno jeśli chodzi o takie kontakty koleżeńskie, jak i o pomoc innym. Tutaj konkretnie zajmuję się prowadzeniem zbiórek dla właśnie młodzieży. Ja osobiście zorganizowałem w naszej drużynie wiele akcji pomocy dla Ukrainy. Zbieraliśmy dary, takie jak na przykład ciepłe ubrania, jedzenie, które były wysyłane przez księdza Jacka Waligurę na Ukrainę. Sam osobiście na początku wybuchu wojny w kwietniu w zeszłym roku pojechałem do Przemyśla wraz z innymi instruktorami z naszego chówca ZHP Oświęcim i tam nieśliśmy doraźną pomoc humanitarną wszystkim, którzy potrzebowali tej pomocy w takim centrum, w którym Ukraińcy przyjeżdżali pociągami, a my rozdysponowywaliśmy różne środki transportu na resztę Polski, Europy i świata dla tych ludzi. W kategorii organizacje, grupy formalne, nieformalne, Kapituła postanowiła uhonorować Kęcką Fundację Gotowi do Działania. Jest to organizacja, która dokonała totalnej zawieruchy na terenie Kęt i okolic, a dała się poznać zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie. To, co tam się działo wówczas i ilość osób zaangażowana w pomoc uchodźcom przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Fundacja została założona w 2020 roku i od tamtego czasu prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki i edukacji, ale w zeszłym roku, pod koniec lutego, działania fundacji uległy niewielkiej zmianie i ta niewielka zmiana z biegiem tygodni przerodziła się w monumentalną, monstrualną wręcz zbiórkę niosącą pomoc Ukrainie. Ta pomoc trafiała właściwie do strefy wojny. Teraz wróciliśmy z pełną parą
do działalności statutowej, czyli kultury, sztuki i edukacji. Jesteśmy tutaj w ramach tej grupy teatralnej po to, żeby móc realizować jakieś swoje pasje, jeśli chodzi o literaturę, o kulturę, o aktorstwo, a także te talenty muzyczne i żeby móc dawać coś z tego innym ludziom. To są bardzo ambitni ludzie, którzy chcą i to widać od ich zachowania. Nikogo do końca nie zmusza, sami dobrowolnie to robią, sami zachęcają i chcą zarazić ludzi tą swoją pasją, prawda? Jeżeli chodzi o młodzież, jest nas tutaj kilkunastu uczestników. Tutaj nie ma tak naprawdę jednoznacznego podziału, kto jest reżyserem, kto jest scenarzystą, kto jest aktorem. W tym momencie przygotowujemy jeden spektakl oparty na prozie Hansa Christiana Andersena, przy czym scenariusz jest przygotowany w taki sposób, aby te teksty były w dużej mierze wierszowane, rymowane. Właściwie przy każdym wydarzeniu kulturalnym staramy się prowadzić zbiórkę środków na różne działania, i na działania statutowe, i takie celowe zbiórki pomocowe. Zwracamy się do lokalnej społeczności, lokalnych przedsiębiorców, bo uważamy, że skoro działamy dla lokalnej społeczności, to i lokalnie będziemy szukali wsparcia. Pierwszym klubem wolontariatu, który kapituła postanowiła uhonorować, to jest klub Helpiaki działający w szkole podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Generalnie wolontariat działa tutaj już od dłuższego czasu. Próbujemy zaszczepić w nim poczucie empatii, szacunku do drugiego człowieka i chęci pomocy przede wszystkim innym ludziom, tym potrzebującym na co dzień. Organizujemy różne akcje, zbieramy zakrętki dla chorego dziecka, uczestniczyliśmy w meczu charytatywnym, gdzie też zbierane pieniądze były właśnie również na chorą dziewczynkę. Zbieramy zakrętki na głównym holu. Jest taki wielki koszyk, plakat i osoba, która najwięcej zbierze zakrętek, dostaje nagrodę, jakiś bilet do kina, coś takiego. Zbieramy karmę, różnego rodzaju artykuły do schroniska, więc też wspomagamy schronisko tutaj lokalne. Byliśmy w schronisku, to zajęliśmy się trochę kotami, posprzątaliśmy im kuwety, pogłaskaliśmy je trochę. Część wygranej, którą zdobyliśmy w konkursie Wolontariusz Roku 2022, przeznaczamy na legowiska, karmę dla zwierząt w schronisku w Oświęcimiu. Najlepszą aktywnością dla mnie było pójście do domu opieki dla samotnych ludzi, ponieważ poznaliśmy tam te panie, które tam były. No i wzruszyło nas to właśnie, niektóre osoby z nas cały czas płakały. Właśnie te starsze osoby chciały z nami rozmawiać i tak właśnie daliśmy im kartki i ucieszyły się bardzo z tego. Bardzo lubię to, co robię, czyli pomaganie, ponieważ daje nam to taką satysfakcję i kiedy my pomagamy, to ludzie nam się też odwdzięczają, czyli też nam pomogą, jak my będziemy w potrzebie. Myślę, że oni są tak chętni, że nie trzeba ich zachęcać. Sami też wychodzą z inicjatywą pomocy czy zbiórek. Postanowiliśmy również uhonorować klub Złota Trójka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Oświęcimiu. I też działa bardzo aktywnie na rzecz dzieci ze Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Współpracuje z fundacjami, ze stowarzyszeniami, prowadzi różne zbiórki, akcje charytatywne. Generalnie zaszczepia też ideę pomocowości wśród właśnie młodych ludzi. Pracuję tutaj 16 lat, więc około, no, na pewno ponad 10 lat prowadzę koło wolontariatu. Około 10 osób, są to obecnie uczniowie klasy 6. Dlaczego? No dlatego, że zawsze mi się to podobało, zawsze lubiłam pomagać i sprawia mi to radość. Myślę, że to uwrażliwia i rozwija też dzieci. Widzą przez to też potrzeby drugiego człowieka, nie tylko na terenie szkoły, ale też na terenie też obok siebie. Lubię chodzić do szkolnego wolontariatu, bo mi sprawia to przyjemność. Lubię po prostu, jak ktoś będzie miał uśmiech na twarzy. I po prostu lubię się spotykać z przyjaciółmi. Robimy różne akcje i to jest przyjemne. Na przykład zbieramy nakrętki, różne tusze do drukarki zużyte, różne koce, karmy dla psów i bezdomnych ludzi. Góra grosza, taka akcja, zbieramy grosze od 1 grosza do 5 zł. Ta akcja się już w sumie zakończyła, no ale teraz będziemy musieli policzyć te wszystkie grosze. No na policzenie takiego dużego pudła to potrzebujemy tak pół godziny. Pieniądze
przynoszą z domów uczniowie, wrzucają do albo woreczków, zależy co mają w klasach, bo każda klasa ma takie oddzielne swoje pudełko, w którym po prostu wrzucają te grosze. Liczyliśmy przed chwilą grosze na górę grosza, te pieniądze zostaną przekazane na jakiś szczytny cel. Póki co mamy przeliczone 325 zł czy jakoś tak. W tym wolontariacie nie trzeba się stresować tak jak na lekcji, bo pani podejdzie, wytłumaczy, powie i w ogóle. Pani jest bardzo miła, ponieważ nie stawia nam ocen, możemy się przy tym fajnie bawić, ale i też zarówno pomóc takim osobom, które potrzebują faktycznie tej pomocy. W kategorii wolontariusz publiczności zwyciężyła nauczycielka z Kent, Anna Wiśniowska, która prężnie rozwija szkolny wolontariat w szkole numer 2 w Kętach i działa na rzecz potrzebujących razem z uczniami i rodzicami tejże szkoły. No, dziś organizujemy kiermasz, jest to drugi kiermasz z akcji dla Syrii, Szkoła Szkole. Taki program jest przez Caritas też organizowany i właśnie dzisiaj druga nasza akcja z tej serii. Zbieramy dla odbudowy szkół w Syrii. My działamy już 7 rok, więc tej młodzieży i dzieci przewinęło się tutaj bardzo dużo. Tak naprawdę, jak to sobie pomyślimy, ile tych akcji za nami jest, no to tutaj byłoby dużo mówienia. Począwszy od wszelakich właśnie ostatnio tych akcji związanych z kiermaszami, ale oczywiście też pomoc osobom starszym. Chodzimy do klubu seniora pomagać raz w miesiącu, gdzie nasza młodzież właśnie wspomaga, podając herbatki, kawkę, serwując, sprzątając, układając stoły. Modliła się nasza młodzież również na różańcu, w różnych intencjach. Robimy też sporo akcji związanych z taką pomocą siostrą klaryską w Kętach. Myślę, że najbardziej podobają mi się kiermasze, które są tu organizowane. Zawsze były to kiermasze słodyczy, ciast. Dzisiaj pierwszy raz organizujemy kiermasz zdrowej żywności. Jak widzą, że coś się dzieje, to dzieci same chcą. Dzieci są kochane i bardzo chętnie pomagają.